No i lecimy teraz, kurde, statkiem więziennym. Jak to dobrze, że tej sekwencji nie było w wersji na PS1. O Jezus Mary, jaka to jest nudna sekwencja, to jest naprawdę szok. Nie wiem, czy tylko ja tak mam. No już lećcie, lećcie, no szybciej, pośpieszcie się. W sensie okej, no rozumiem wszystko, tylko kurde, no to jest sekwencja, gdzie musimy kurde ratować te dzieci, nie? Ona jest na tyle nudna, że to jest szok. Ja jej nigdy nie lubiłem, ani w wersji na PC-ta, ani w wersji na ten, Revolution. Żadna wersja jakby gry, która miała jakby te sekwencje, nie powodowała, że ją lubiłem. Żadna. Bo ona jest w każdej wersji tak samo nudna. To jest taki Resident Sleeper straszny tutaj. Bo fabuła tego poziomu jest taka, że po prostu musimy uratować dzieci tego, Aglet i Globoxa. Bo zostały zamknięte w jaskini. Albo jaskiniach w sumie. Ja nawet nie wiem, co ja mogę tutaj powiedzieć, dosłownie. Mi dosłownie tematy się kończą, jeżeli chodzi o te sekwencje. Mogę co jedynie tylko tyle powiedzieć, że jeżeli chodzi o moje wspomnienia z dzieciństwa, to tak samo nie lubiłem tego poziomu jak teraz, więc się nic nie zmieniło. To jest jeden właśnie z moich nieulubionych poziomów. Głównie przez to, że jest po prostu taki nudny. Bo nic się w nim takiego nie dzieje. A przynajmniej nic szczególnego się w tym poziomie nie dzieje. To trzeba zaznaczyć. Jeszcze tylko jedna kopalnia, ponieważ musimy teraz wszystkie kopalnie zwiedzić, czyli południowa, północna, wschodnia, zachodnia i potem wracać do Aglet. W całym stanie oczywiście. A ponieważ robimy teraz ten poziom, to chyba będziemy mieli jeszcze walkę z kolejnym tym, strażnikiem. No, będziemy chyba z Grolemem 13 walczyć, o ile dobrze pamiętam. Znaczy, wiem, że z Grolemem na pewno będziemy walczyć, ale chyba to po tym poziomie właśnie. Tak mi się wydaje. No, to była ostatnia jaskinia, albo kopalnia. Dobra, niech będzie kopalnia. Niech będzie tak, jak powinno tłumaczenie nam powiedzieć. I teraz szukamy, kurde, Aglet. A to będzie na tyle długie, że warto będzie to zmontować jakoś. Tak więc widzę się z wami w momencie, kiedy znajdę drogę do Aglet. Tak więc ze dwóch. No i jesteśmy z powrotem. Udało nam się za pierwszym razem to zrobić. Take the boat to go home. Raven! We've decided to give you a rain mask. A rain mask?
You'll be able to use it to make it rain, like the Globox family. Thanks, Uglet. See you soon. No, mieliśmy teraz tutaj sekwencję dodatkową, której nie było jakby w wersji PC, ponieważ jest to ekskluzywna nowa maska, czyli maska deszczu, która pozwoli nam dostać się do zakamarków, gdzie potrzebowalibyśmy Globoxa. Więc... na co czekamy? Ruszamy, co nie? Kontynuuję gierkę, nie chcę się bać w te bonusy, bo nie wiem jak je przejść. No i mamy już 7 na 10, czyli mamy już 3 czwarte gry za sobą i połowę gry dopiero zaczęliśmy. Według procentów. Wiecie o co chodzi. Tam widzę, że mamy tego żółtego lumka. Tu w ogóle jest taka ciekawostka, że ponoć ten jest jeden lumek, który w zasadzie jest zielonym lumkiem, który jest nad przepaścią, czy tam pod jakby całą tą wyspą i nie da się go w ogóle zdobyć. Jestem ciekaw, czy to jest prawda. Czy jest tutaj jakiś zielony lumek? Bo gdzieś był jakiś tutaj nad przepaścią. Że tam chyba programiści przypadkowo go wstawili. Bo raczej wątpię, że byłby to element zamierzony. Tak, możemy polecieć do pierwszego generatoru, ale ja bym myślał, że najpierw warto byłoby zrobić jaskinię echa. W końcu to jest kanoniczny poziom, no nie? Taki bardzo ważny kanoniczny poziom. Dobra, schodzimy tutaj. No kurde, znowu ten sam błąd. Serio znowu z nimi? Sorry. Sorry memory. No, złap się tam. A raczej doskocz. Jezu, jaki złap się. Okej. Sami widzicie, jak oni tam naparzają w ogóle we mnie, a ja sobie tylko stoję, żeby otworzyć generator. XD. Dosłownie, to jest takie śmieszne, nie powiem, że nie. Okej, zapisujemy i zaczynamy, kurde, jaskinie echa. O, cutscenka. Slaves now on board. 33,524. What is it? Your Ferrata, he already had the demand. Yes, you idiotic fool! Go get him and bring him back to me, dead or alive. Bardzo dobry głos Brzytwobrodego, tak samo jak w ogóle voice aktorzy w tej pokazówce, jeżeli chodzi o robopiratów, to są po prostu świetni. To jest jeszcze lepszy voice acting niż w wersji na PS1. No, 70 lumów i 8 klatek. I teraz robimy w zasadzie jaskinie echa, które w zasadzie
są połączeniem sekwencji drugiej z poziomu urwiska, ponieważ to jest sekwencja z poziomu urwiska, jak dobrze pamiętacie. I po tej sekwencji zaczniemy pierwszą właściwą sekwencję z jaskini Echa. Tak jak już zresztą ostatnio powiedziałem, te dwa poziomy są po prostu połączone ze sobą w Revolution. Nie wiadomo z jakiego powodu. Bo nic nie jest wytłumaczone w tej kwestii. Po prostu chyba programiści się mogli pomylić, albo nie wiem. Może to była pierwotna koncepcja dla tego poziomu? Tego się już nie dowiemy niestety. Choćbyśmy chcieli. Bo raczej Ubisoft samo nawet nie pamięta, co autorzy mieli na myśli. Czyli samo Ubisoft w tym wypadku. No szybciej. Co ja niby odblokowałem? A, tu jest dwóch robopiratów, spoko. Którzy są na hita. To jeszcze lepiej. Ale dalej mnie zastanawia, co ja odblokowałem, bo nie rozumiem za bardzo. Nic nie widzę, żeby, kurde, był powód do włączenia się tej muzyczki, ale okej. Powiedzmy, niech będzie. Tutaj gra decyduje, a nie ja. Gdzie ten Reimer w ogóle spadł? Dobra, niech będzie, zapiszmy. 52%. Jest progres. No i teraz właściwa sekwencja jaskini Echa. I tam Rayman, kurde, skampiony się stoi. W ogóle ten poziom dzieje się za dnia w Revolution, jak widzicie zresztą. Gdzie normalnie on się w nocy dział. I deszcz nie padał swoją drogą. Co to w ogóle jaskiń Echa, to pamiętam, że to był poziom, który sprawiał mi sporo problemów ze względu na swoją trudność pod sam koniec. Zresztą wy będziecie wiedzieli, o co mi chodzi, kiedy dojdziemy tam do końcówki poziomu. To będziecie wiedzieli, o co mi chodzi wtedy, bo na razie to niestety mogły mnie te wybuchy zagłuszać. No, więc naszym zadaniem w tej sekwencji jest po prostu odblokowanie czterech przycisków. W wersji na PS1 jest fajny glitch, który pozwala nam dostać się wcześniej do tamtej bramy, jak odblokujesz tylko dwa przyciski niż, wiecie, wszystkie. Ale to tylko chyba w wersji na PS1 jest, bo mi się w Revolution tak nigdy nie zdarzyło. Tu mamy na przykład pierwszy. O, fajna w ogóle kanciapa. Pomysłowe, nie powiem, że nie. Ubisoft Montplier, kurde, przemyślało sobie sprawę. Co to w ogóle jest? Co tutaj się dzieje? Okej. A, tutaj jest też ten upośledzony goryl. Spoko. Ta. Jest tutaj, czeka na nas. To idziemy mu, kurde, złożyć niezapowiedzianą wizytę śliwką w ryj. Cicho tam. I co my tu mamy poza żółtym lumem? I poza drugim żółtym lumem? Nic! Więc po co miałem tutaj przyłazić? A, bo tam w sumie woda była. No właśnie, kurde, woda tu była. Trzeba wodą w dół popłynąć. A pamiętam, że to się jeszcze robiło R1. Znaczy L1, sorry. Nie R1, tylko L1.
A tu klateczka jest i przycisk. Drugi. Aby na pewno wszystko wziąłem? Jo, nic nie ma. Mówię, ale jeżeli chodzi o wspomnienia z jaskiń Echa, to poziom sam w sobie nie był zły, aczkolwiek, no mówię, sekwencja, która jest pod koniec tego poziomu, była na tyle zdradziecka, że będąc w młodym wieku, to dosłownie miałem z tym ogromne problemy. Ale koncepcja połączenia tych dwóch sekcji jest całkiem też w pytkę, moim zdaniem. Całkiem fajnie to ogarnęli, że połączyli jakby jaskinię Echa z urwiskiem. Przynajmniej te pierwsze sekcje tych poziomów. Taka fajna całkiem koncepcja, bo w sumie tak nie żeby coś, ale jak przechodziliśmy jaskinię Echa w wersji PC-towo, PS1 i tak dalej, to często odnosiłem wrażenie, jakbyśmy tak się z dupy nagle tutaj pojawiali. A to tu przynajmniej jest jakby, wiecie, jakieś fabularne wytłumaczenie, że najpierw Rayman pojawił się na urwisku, gdzie był bombardowany, a teraz raptem się tutaj pojawia przez dostanie się do odpowiedniej sekcji. Dobra, tam jest czerwony lumek, tu jest czerwony lumek i teraz... Jezu, jakie spadki, what the fuck, ale drop FPS-ów. No i tutaj mamy nadal drzwi zamknięte, więc... Ten glitch nie działa, tak jakby to powiedział pan Zakolnikow. Bo on mi tutaj próbował wciskać kit, że ten niby glitch działa. Gówno, nie działa. Jakby działał, to by zadziałał. XD. To jak się tam dostać do tego żółtego? Ty, to trzeba tak się jakoś dostać. Tak mi się wydaje. Tędy. Ale tędy już byłem. Tu jest gablota. No, kurde, poręczą trzeba iść, w sensie tym. Wiecie, o co mi chodzi. Wstań. O, wstawaj, zesrałeś się. Da, dokładnie. Dobra, teraz którędy mamy iść? To jest doskonałe pytanie, na które chciałbym znać odpowiedź. Bo jednak z tym takiem, to musimy znowu iść tędy. What? Co tutaj się najlepszego dzieje? Co to są za glicze? No i dobra, spadłem tutaj i co? Znowu jest ten pawian. Troglodyta jeden. Jestem tutaj i co?
I nic poza tym? To mnie zastanawia, no jak ja mam przejść dalej poziom, skoro nie widzę tutaj jakby sekwencji, która by mnie gdziekolwiek zabrała. Przecież to nie ma nic innego. Poza tym, że trzeba do wody wskoczyć, ale już tam byłem. Tutaj coś jest, widzicie? Patrzcie, kurde. Cały czas obok tego przychodziłem i ten. Olewałem to miejsce. Przecież tutaj mamy jeszcze sekwencję. W dół. O, tam mamy przy okazji klatkę i kurde robopirata. Frajera jednego żółtego. O, tych to w ogóle już zabraknąć nie mogło, co? Ty, ale kozackie biurko w ogóle z książką. Uff. Dobra, oni się tam striggerowali, my se lecimy dalej. A, i to jest sekwencja, która była normalnie w wersji PC-towo-PS1-kowej. Tylko z tą A, tam jest, tam są lumki żółte. Bo już chciałem powiedzieć z tą różnicą, że tam u góry były zawsze te żółte lumki, ale widać, że w Revolution też są. Okej. Okay. Nie, no ten pomysł z windą też jest, kurde, super. Podoba mi się taka... Takie podejście do tematu jest całkiem w pytkę. Ale nie wydaje mi się, żeby tutaj już było gdzieś więcej tych żółtych. A. Fajnie. Jeszcze z tym frajerem będę musiał walczyć. No, bardzo jestem zadowolony z tego powodu. Dobra, udało mi się uciec przed nim. Yes. Mamy mało HP, ale przynajmniej przeżyliśmy. A czemu on w ogóle tak skakał? What?
Więc to jest połączenie również sekcji ze Szczytu Świata. Dokładnie to jest druga albo trzecia sekcja. Czyli to jest połączenie Jaskiń Echa ze Szczytem Świata, innymi słowy. Bardzo ciekawa mieszanka z tego wyszła, nie powiem, że nie.